Organizacje pozarządowe działające na terenie powiatu ostruckiego 11 maja ponownie postanowiły przypomnieć się mieszkańcom. Po dotarciu do Centrum Użyteczności Publicznej wyróżniającym się przedstawicielom trzeciego sektora wręczono podziękowania, w tym dla Polskiego Czerwonego Krzyża, który w tym roku obchodzi 95-lecie. Realizujemy programy dotyczące szkoleń z pierwszej pomocy zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych. Najbardziej takim widocznym elementem naszych działań to jest Grupa Ratownictwa Polskiego Czerwonego Krzyża, która nie tylko zajmuje się szkoleniem, pokazami pierwszej pomocy, zabezpieczeniami różnych imprez masowych, sportowych i innych i w ten sposób zarabia na swoje utrzymanie. Podczas spotkania organizacje pozarządowe zaprezentowały fragment swojej działalności. Każde ze stowarzyszeń przygotowuje taką formę prezentacji siebie, jaką uważa za słuszną. Jedne z organizacji będą to wyrażały śpiewem, inne prezentacją medialną, trzecie powiedzmy jakąś inną formą artystyczną. Po prostu jest to dowolność. Każdy musi pokazać, co robi, czym się zajmuje, w jaki sposób realizuje swoje cele statutowe, czy takie cele, które sobie wytyczył. Pokazujemy dzisiaj możliwość, że przez chwilę ostrudzianin czy mieszkaniec powiatu zatrzyma się, a może coś jest tam dla mnie. A może ja znajdę z tej propozycji kawałeczek czegoś, ale to już od ostrudzian zależy, od ich mobilności i od chęci. Na terenie powiatu ostruckiego działa ponad 200 organizacji pozarządowych, które teraz dwa razy do roku będą prezentować się mieszkańcom. Na wiosnę podczas parady oraz jesienią podczas targów organizacji pozarządowych powiatu ostruckiego.